tym odnieść sukces w internecie? To będzie tylko raz, więc musi być na TikTok. Jak staniesz na 1,5 metra do góry? 8, 9, 10 osób. Jak one się ruszają? Jak się dodają? Od razu biegać, wybiegać, biegać, wybiegać. Podchodzimy do tego profesjonalnie, ale na zasadzie właśnie na to chodzi, żeby się bawić. Postoicie w miarę dobrze, ale ustawialiśmy to 15 minut. Flashmob trwa 3 minuty. 16. Tak. Nie, no ile kamer tam jest? Tam? No ale 4. Raz, 2, 3, 4 i leci muzyka. To jest teoria, to są przygotowania na papierze, na plastiku, w internecie, wszystko co jest związane z tym, co możemy zrobić w teorii. Czyli tak naprawdę wyeliminować jakikolwiek błąd, bo cała reszta, wizualizacja całej pracy 29 kwietnia 2011, galeria. Teraz robimy taki casting. No i co? Jak widać, dobrze się przy tym bawią. Punktuje, no kurczę, punktuje ich taniec. I na podstawie tego będziemy sobie wybierać ludzi. Będziecie osobami potencjalnie, które wszystko zaczynają. Więc nie liczy się tylko piękna technika i tak dalej, ale liczy się pewien taki magnetyzm. Bardzo na was liczę. Będziemy szlifować układ, bo zależy nam na tym, żeby to był perfect timing. Więc układ, jeszcze raz układ, ruchy musi być, że tak powiem, płynny, równy i musi być to idealne. Najważniejsze w tym momencie jest prawdopodobnie to skupienie, które właśnie słyszymy. Co się stało? Wybiłem sobie palce. Czyli co? Czyli projekt zamykamy, tak? Nie będzie nic. Mały upominek, tak żeby nie zasłonić twojej popularności. Dziękuję. No, to jest tylko początek. To jest akurat łódź, którą będziemy płynąć aż do końca kwietnia. Tu przede wszystkim mam możliwość czerpania radości z tańca. No i wspólnie ze znajomymi mogę się spotkać i jest bardzo przyjemnie. Cześć, no jak? Ciężko było? A nie mówię po polsku. Tak, a skąd ty jesteś? A z Francji. Z Francji? Tak. A, bonjour. Bonjour. Cześć. Made in Poland? Yes. A, fantastycznie. Pan Jan Żmuda, serce projektu, mózg i jeszcze inne części ciała. Jest zabawa, jest wszystko fajnie. Najważniejsze jest to, że ludzie teraz zaczynają rozumieć, po co to się robi, jak to się robi i jak to będzie wyglądało. Zostało 36 godzin. Nie ma szans na żadną pomyłkę. Tak wkrótce zobaczymy, co faktycznie z tego wyszło. Trzecim razem. Nie będziemy robić tego tyle razy, nie będziemy tego ani próbować w piątek, więc musicie to, co jest dzisiaj, teraz, w tej chwili zapamiętać, okej? Okay? Zróbmy tak. Jedźmy to jeszcze raz, niech zrobią walc. Aha. I stop. Dobra. Hop, pa, tara, tara, ebu, 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 ebu.
Mamy słońce i tak samo słońce się chowa, więc nie wali prosto wam obiektywy ludzi, którzy są w galerii. To mamy sprawdzone. Jeszcze raz i ustawiamy się w grupkach i idziemy przed budynek. Jezus Maria, co się tutaj dzieje? Ja nie. No na razie mamy ostatnią próbę, już przelecieliśmy teraz. Time is ticking away. Time is ticking away, bo kilkanaście sztuk dobrych, niezłych kamer jakościowo. Kupę ludzi nakręconych do tego, żeby to sfilmować, żeby to zrealizować. Jakość tego naprawdę będzie super. Jest piątek, jest weekend, bawmy się. Krakow Dance Connection. Tak jest, Krakow Dance Connection.